Niedawne kłopoty banków nie mogły ujść naszej uwadze, dlatego dzisiejsze ludzkie gadanie będzie poświęcone problemom banków w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Zapraszam. Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Dzień dobry. Z tej strony Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Witam Was w kolejnym odcinku Ludzkiego Gadania, podcastu o ekonomii i wolności. Dzisiaj ze mną jest Joanna Turowska. Witaj, Jasiu. Witam. Joanna jest doktorantką z ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a także współpracowniczką Instytutu Misesa. Uczestniczyła najpierw w naszych szkołach ekonomicznych i została absolwentką tych szkół. Współtworzyła także Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie, a ostatnio na tej naszej szkole ekonomicznej także wykładała właśnie tematy związane z pieniądzem i bankowością, a także na ostatnią szkołę współtworzyła odświeżenie programu naszej szkoły, ponieważ od czasu do czasu staramy się nieco w tym programie zamieszać, a generalnie naukowo interesuje się m.in. polityką pieniężną i bankowością i dlatego też właśnie chciałbym dzisiaj z Tobą, Asiu, porozmawiać na temat tego, co to się dzieje w bankowości amerykańskiej, europejskiej, że pojawiają się kolejne banki, które mają kłopoty. Zatem pierwsze pytanie, jakie są generalnie przyczyny problemów banków, czy to w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, czy strefie euro, gdzie powiedzmy jeszcze żaden bank duży nie upadł, ale mówi się na przykład o kłopotach Deutsche Banku. Czy możemy znaleźć jakiś wspólny mianownik, powiedzmy, dla problemów Silicon Valley Bank i Credit Suisse w Europie? Więc tak, generalnie jeśli chodzi o bankowość, mamy do czynienia z dwoma różnymi modelami, jeśli chodzi o model bankowości funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Więc mimo, że te problemy mają rzeczywiście jakiś wspólny mianownik, to sytuacja poszczególnych banków dosyć znacznie się różni. Jeśli chodzi o ten wspólny mianownik, głównie zmieniło się tutaj podejście bankowości centralnej po kryzysie 2007-2008. Gdzie przez długi okres funkcjonowaliśmy w otoczeniu niskich stóp procentowych, prowadzona została akomodacyjna polityka pieniężna. W związku z tym, że ta akomodacyjna polityka pieniężna, zwiększenie bazy monetarnej, niskie stopy procentowe czy wręcz negatywne stopy procentowe nie spowodowały wtedy wysokiej inflacji. Przy pandemii COVID i niepewności związanej np. z wojną na Ukrainie banki centralne podjęły podobne działania. Ponownie mieliśmy dosyć znaczne zwiększenie bazy monetarnej, jednak różnica jest taka, że w tym wypadku przełożyło się to na dosyć znaczny wzrost inflacji ze względu na różne przyczyny tych problemów. Wcześniej cały nowo utworzony pieniądz pozostał w sferze monetarnej, natomiast obecnie mieliśmy do czynienia z przedostaniem się pieniądza do sfery realnej. W Stanach Zjednoczonych podaż pieniądza zwiększyła się w zasadzie o ponad 40% między listopadem 2019 a marcem 2023. W związku z tym inflacja wzrosła i w tym wypadku w zasadzie wszystkie większe banki centralne, EBC z pewnym opóźnieniem, zaczęły podnosić stopy procentowe. I w Stanach Zjednoczonych była to dosyć szybka podwyżka stóp procentowych. W związku z tym spowodowało to pewne problemy sektora bankowego. Tak drastyczna podwyżka została przeprowadzona przez Rezerwę Federalną zgodnie z tego względu, że tak wysokie poziomy inflacji, przynajmniej w realiach Stanach Zjednoczonych, gdzie inflacja na poziomie 9% ostatni raz była obserwowana w latach 80., więc tak wysokie poziomy inflacji wymagały po prostu drastycznej reakcji Rezerwy Federalnej. Jednak tutaj dochodzimy do problemów już Silicon Valley Banku. Ze względu na dosyć długi okres opędzania stóp procentowych, bank ten miał dosyć sporą część aktywów ulokowanych, szczególnie na przykład w obligacjach, notach skarbowych. W związku z tym przy podwyżce stóp procentowych rośnie ich rentowność, a spada ich cena. W związku z tym spadek ceny spowodował pewne problemy dla tego banku ze względu na również zwiększony w tym samym czasie odpływ depozytów. Odpływ depozytów wynikał trochę też z sytuacji deponentów Silicon Valley Banku. Były to głównie spółki sektora technologicznego, startupy. Była to dosyć mała baza klientów o znacznej wartości depozytów. W związku z tym nie były one objęte na przykład programem gwarancji depozytów. W związku z tym spowodowało to, że w sytuacji pierwszych na przykład problemów banku tacy klienci będą bardziej skłonni wycofać te depozyty. Generalnie sam Silicon Valley Bank przez długi czas był uważany za dosyć bezpieczny z tego, że inwestował na przykład w obligacje rządowe, na których nie ma ryzyka kredytowego. Regulacje w Stanach Zjednoczonych uważają te obligacje za całkowicie bezpieczne, a dodatkowo stopy procentowe były utrzymywane na niskim poziomie przez dłuższy okres. Więc banki centralne nie doceniły ryzyka związanego z tak długim prowadzeniem akomodacyjnej polityki pieniężnej i podwyższenie tych stóp procentowych zmaterializowało te wszystkie problemy. W związku z tym problem Silicon Valley Banku nie jest odosobniony i stąd też widzimy na przykład kolejne upadające banki w Stanach Zjednoczonych. Czyli jakby mamy podwyżki stóp procentowych, maleje wycena aktywów tych banków i jakby, jeśli dobrze rozumiem, to obecnie część aktywów banków jakby musi być wyceniana zgodnie z ich ceną rynkową, tak, a nie jakąś taką ich teoretyczną wyceną tych wszystkich przepływów pieniężnych, jeśli będziemy trzymać papier wartościowy aż do jego zapadnięcia, tak? Więc jakby wtedy pojawiają się zmniejszone aktywa u banków i mogą pojawić się straty, co z kolei może na przykład skłonić deponentów do tego, żeby wycofać pieniądze z banku, który ponosi straty, bo robi się bardziej ryzykowny, więc jakby te problemy się napędzają. Dobrze to odczytuję? Znaczy pytanie tak naprawdę, co jest pierwsze, bo te straty nie materializują się od razu, ponieważ banki posiadają obligacje. Obligacje w bilansach banków wyceniane są dwojako. Część obligacji przeznaczona do zbycia i do obrotu na rynku jest wyceniana w wartości rynkowej. W związku z tym strata jest tam materializowana od razu i widoczna w bilansie. Jednak na przykład tak jak w Silicon Valley Banku, większość tych obligacji była trzymana z zamiarem utrzymywania ich w bilansie do zapadalności. W związku z tym one nie były wyceniane w wartości rynkowych i te straty nie materializowały się od razu. Jednak zmaterializowały się w momencie, kiedy znaczna część deponentów Silicon Valley Banku wycofała depozyty. W związku z tym bank, żeby utrzymać płynność, musiał sprzedać również te obligacje, które były w ich bilansach trzymane z zamiarem po prostu utrzymywania ich do terminu zapadalności. W związku z tym one nie były wyceniane w wartości rynkowej i ta strata zmaterializowała się dopiero w momencie ich sprzedaży. Okej, a jakby czy na tyle kojarzysz to, czy ten bank jakby... Bo te podwyżki stóp procentowych jednak dobrych kilkanaście miesięcy trwały. Czy jakby ten bank w ogóle jakoś próbował zredukować swoją ekspozycję właśnie na to ryzyko stopy procentowej, nazwijmy to? Czy jakby dalej reinwestował to w nowe obligacje skarbowe? Znaczy ten bank był trochę też ofiarą własnej ekspansji. On generalnie na przestrzeni ostatnich 2-3 lat podwoił wartość swoich aktywów i robił to właśnie między innymi też poprzez to inwestowanie w obligacje skarbowe. W związku z tym po prostu nie zmienił strategii po podniesieniu stóp procentowych i zaowocowało to właśnie tym problemem z płynnością, czy właśnie tą luką zapadalności. Dodatkowo bank ten odstawał trochę od średniej, jeśli chodzi o banki w Stanach Zjednoczonych. Miał na przykład większą część depozytów na żądanie niż inne banki, co było dodatkowym ryzykiem, miał mniejszą część kapitałów własnych niż średnia w sektorze. Generalnie dosyć alarmującym sygnałem dla tego banku było to, że spośród depozytów największy udział właśnie miały te depozyty na żądanie, 143 miliardy dolarów, 196 miliardów, gdzie suma bilansowa wynosiła jakieś 212 miliardów. Okej, tak, czyli mieli bardzo krótkoterminowe wszystkie pasywa, powiedzmy, więc... Raczej nie emitowali obligacji i tak dalej, żeby mieć bezpieczniejsze finansowanie, ale droższe. To w takim razie, czy opis tego Silicon Valley Banku można jakby powielić do problemów tych dwóch kolejnych amerykańskich banków, które w międzyczasie też upadły od problemów Silicon Valley Banku? W zasadzie tutaj też dodatkowym czynnikiem było to, że po upadku Silicon Valley Banku mieliśmy dosyć znaczny odpływ depozytów ze względu na spadek zaufania do sektora bankowego. Szczególnie dotyczyło to tych klientów, w przypadku których wartość ich depozytów przekraczała kwotę gwarantowaną przez fundusz gwarancyjny. A jakby czy to był odpływ depozytów z sektora bankowego, czy przepływ pomiędzy bankami raczej, z małych do dużych, czy... W większym stopniu dotyczyło to małych banków, które uznano za mniej stabilne i Był zaobserwowany pewien przepływ depozytów z małych do większych banków, które zostały uznane za zbyt duże, żeby upaść, lub takie, które w przypadku pewnych problemów płynnościowych zostaną po prostu uratowane celnie przez rząd i nie doprowadzone zostanie do ich upadku. Okej, czyli mieliśmy do czynienia z takimi ranami na banki tylko, które polegały na zlecaniu dużych przelewów na przykład do innych banków, a niekoniecznie na przychodzeniu po gotówkę, jak to bywa zazwyczaj, tak? Dokładnie. Dodatkowo tutaj jeszcze nałożyły się problemy na przykład w Europie. Credit Suisse również doświadczył pewnych problemów, jednak tutaj ich natura była trochę inna, ponieważ ponownie te podwyżki stóp procentowych w zasadzie tylko zmaterializowały wcześniejsze problemy tego banku, gdyż mimo, że ten bank spełnił w zasadzie wymogi dotyczące kapitału regulacyjnego czy płynności, to nastąpił dosyć duży spadek zaufania związany z szeregiem w zasadzie afer, w które ten bank był wcześniej uwikłany, więc problemy tego banku trochę odbiegały od pozostałych afer. Bank zanotował mocne straty wizerunkowe, był zaangażowany w pranie pieniędzy, oszustwa, więc jego problemy wynikały raczej z wieloletnich skandali i zmaterializowały się po prostu w przypadku ogólnego zmniejszenia zaufania do sektora bankowego. A bo w bankowości mówi się czasami o podziale, powiedzmy, na banki inwestycyjne i depozytowe, i powiedzmy Credit Suisse raczej, tak mi się wydaje, był kwalifikowany jako ten bank inwestycyjny, czy ten podział tutaj wskazuje, jakiego typu problemy banki mogą doświadczyć, czy one tutaj były w tym względzie podobne? Banki inwestycyjne i tradycyjne mają trochę inne problemy, szczególnie w obecnym otoczeniu. Banki inwestycyjne działają raczej jako pośrednik między emitentami a inwestorami w operacjach rynku pieniężnego i kapitałowego, zarówno na rynku pierwotnym i wtórnym, a banki tradycyjne operują raczej na tradycyjnej działalności związanej z przyjmowaniem depozytów i oferowaniem kredytów. Generalnie banki tradycyjne uważane są za bardziej stabilne, co na przykład mierzono poprzez model upadłości Altmana i wychodziło, że są one trochę bardziej odporne. Jednak ciężko tu szukać jakiejś ogólnej reguły. Przede wszystkim różnica jest taka, że w przypadku wzrostu stóp procentowych dosyć istotnie zmienia się uzyskowność wszystkich papierów wartościowych. W związku z tym banki inwestycyjne, a także niezależnie już od podziału na banki inwestycyjne tradycyjne, przede wszystkim banki działające w formie spółki akcyjnej, mogą odczuć pewne problemy z zyskownością. Aczkolwiek z drugiej strony banki tradycyjne, wszelkie problemy na rynku pieniężnym, o ile oferują oczywiście kredyty o zmiennym oprocentowaniu, odbijałem sobie właśnie na wzroście zysków związanego z tym, że podwyższa się oprocentowanie ich kredytów. A w takim razie czy Credit Suisse też miał problemy z odpływem depozytów, czy co się takiego stało, że powiedzmy szwajcarscy regulatorzy stwierdzili, że to już jest ten czas, że musi nastąpić powiedzmy przejęcie banku przez inny podmiot? Nastąpiło dosyć spore tąpnięcie na rynku akcji tego konkretnego banku. Związane to było na przykład między innymi z zażądaniem dodatkowych wyjaśnień przez amerykańskiego regulatora giełdowego, co przesunęło publikację raportu rocznego za 2022 rok i spowodowało pierwsze tąpnięcie na rynku akcji tego banku. Później pojawiła się dodatkowo informacja Saudi National Bank, który jest największym akcjonariuszem Credit Suisse. Otóż Saudi National Bank stwierdził, że nie zwiększy swojego zaangażowania w Credit Suisse ze względu na ograniczenia regulacyjne, co samo w sobie nie świadczyło w jakikolwiek sposób o kondycji Credit Suisse, ale jednak spowodowało dalsze zanurkowanie kursu Credit Suisse. Więc to zapoczątkowało te problemy, ale to była raczej iskra wzniecająca pożar, który związany był z tymi wieloletnimi problemami tego banku, niż jakieś konkretne wydarzenie czy zdarzenie, problemy płynnościowe, które to spowodowały. Okej, czyli raczej zły wizerunek regulatorów zachęcił do tego, żeby to przerwać i poprawić wizerunek całego sektora bankowego, tak dobrze to rozumiem. Tak, znaczy Credit Suisse jeszcze w pewnym momencie musiał wyprzedawać aktywa poniżej wartości rynkowej, w związku ponownie z tą utratą zaufania. Dodatkowo odcięło się to w niekorzystnym momencie i po prostu już doprowadziło do nieodwracalnej sytuacji, w której ten bank musiał zostać przejęty przez UBS. Chciałem się jeszcze dopytać o jedną rzecz dotyczącą właśnie tego zmniejszenia sumy depozytów, które jakby widzimy, no poniekąd widzimy, jeśli chodzi o depozyty bieżące, to także w Polsce, ale generalnie depozyty maleją w Stanach Zjednoczonych i jakby widzę takie komentarze, że jest to właśnie, ma to być świadectwo tego, że istnieje jakiś taki ran na banki ze strony ludności. Natomiast jednocześnie jak patrzę na amerykańskie statystyki, no to nie widzę jakichś drastycznych wzrostów gotówki w obiegu. Więc chciałem się ciebie zapytać, jakby jak należy widzieć ten spadek sumy depozytów w tym systemie bankowym? Rzeczywiście, jeśli się spojrzy na sumy depozytów, to widać spadek, jednak nie jest on znaczący na tle właśnie chociażby ogólnej sumy depozytów. Jednak problemy banków spowodowały przede wszystkim to, że być może ludzie zaczęli się zastanawiać, gdzie sensownie można ulokować w zasadzie swoje rezerwy gotówkowe. W związku z tym część tych depozytów rzeczywiście nie trafiła na przykład z mniejszego do większego banku, tylko została zainwestowana na rynku, w szczególności rynku pieniężnym, krótkoterminowym. Zaczęto właśnie kupować obligacje. Po prostu zamieniono depozyty na żądanie, najczęściej nieoprocentowane, na instrumenty finansowe przynoszące pewien dochód. A na ile to może być wynik, powiedzmy, no, zmniejszania się akcji kredytowej banków, co byłoby też jakby możliwe przy takich podwyżkach stóp procentowych? Teoretycznie właśnie tutaj możemy przejść do sektora polskiej bankowości, bo to jest bardzo dobrym przykładem na takie zjawisko, ponieważ po zwiększeniu bazy monetarnej, po obniżeniu stóp procentowych, po działaniach związanych z zakupem obligacji skarbowych, a także papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, banki zamiast dalej udzielać kredytów, zamiast zwiększać akcję kredytową, zdecydowały się na przykład na zakup obligacji. W związku z tym nastąpiła to pewna reakcja wymienna. Zamiast większej dostępności kredytów dla gospodarstw domowych czy przedsiębiorstw, banki wolały zainwestować dostępne środki w obligacje. No, działo się też między innymi dlatego, że w sytuacji ostatnich jeszcze również problemów z utrzymaniem w zasadzie wskaźników adekwatności kapitałowej, z utrzymaniem właśnie wskaźników regulacyjnych. Banki miały w zasadzie kilka opcji do wyboru, ale aby utrzymać wskaźniki kapitałowe, banki nie mogły udzielać większej liczby kredytów z tego względu, że pogorszyłoby to ich sytuację w odniesieniu do obowiązujących regulacji. Natomiast kupowanie obligacji skarbowych jest dla nich w tym wypadku bezkosztowe, ponieważ nie powoduje pogorszenia ich sytuacji kapitałowej. W związku z tym, aby spełnić w zasadzie wszystkie regulacje nałożone na banki, banki wolały kupować obligacje, a więc obniżyć również oprocentowanie obligacji skarbowych z korzyścią dla dalszego zadłużenia się rządu i państwa, niż na przykład udzielić kredytów, co spowodowało też to, że w zasadzie ta dostępność kredytu też się mocno zmniejszyła. Tak, jakby no w Polsce widzimy, że od już kilkunastu miesięcy kredyty dla gospodarstw domowych maleją, tak, czyli jakby więcej kredytów jest spłacanych niż jest udzielanych. I gdybyście Państwo chcieli bardziej systematyczną wiedzę nabyć na temat bankowości, kryzysów i pieniądza, to proszę pamiętać o tym, że w naszym wydawnictwie mamy kilka pozycji, które właśnie pieniądza i bankowości dotyczą i za taką, powiedzmy, w miarę podręcznikowe ujęcie tego tematu można uznać książkę Jesusa Huerty de Soto Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, która wykłada bardzo dobrze austriacką teorię kapitału i pokazuje jaśnie, jak ekspansja kredytowa banków wpływa na kształt struktury kapitałowej i powoduje cykle koniunkturalne i będzie to na pewno dobra wskazówka do tego, jak rozumieć te najbliższe miesiące i to, co będziemy w gospodarce obserwować, więc zapraszam na mises.pl po to, żeby tę książkę nabyć. A ja wracam do rozmowy z Joanną Turowską na temat problemów banków, które ujawniły się w ostatnich miesiącach. I chciałbym się Ciebie zapytać, jak system nadzoru nad bankami, bank centralny, regulatorzy zareagowali na ten kryzys, powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych, bo z tego, co wiem, no było tam pewne poluzowanie polityki kredytowej względem banków i czy jakby jest to sygnał odwrócenia tego, powiedzmy, jastrzębiego zwrotu w polityce pieniężnej, który przez ostatnie kilkanaście miesięcy był obserwowany, tak, bo system rezerwy federalnej redukował swój bilans i podwyższał stopy procentowe. Czy ta reakcja wskazuje, że jesteśmy u progu jakiejś gwałtownej zmiany polityki pieniężnej? No, ciężko oczekiwać od rezerwy federalnej, że nie weźmie pod uwagę kondycji sektora bankowego w Stanach Zjednoczonych przy kolejnych decyzjach dotyczących chociażby wysokości stóp procentowych. W ostatnich miesiącach rzeczywiście bardzo mocno rezerwa federalna podkreślała znaczenie celu zbicia inflacji. Jednak wciąż tutaj może w zasadzie argumentować ewentualne luzowanie polityki pieniężnej kolejne lub przynajmniej zatrzymanie cyklu podwyżek, tym, że rezerwa federalna funkcjonuje jednak w obrębie tak zwanego dual mandate, czyli jej zadaniem jest nie tylko utrzymanie stabilności cen, ale też utrzymanie pewnego zatrudnienia wedle wytycznych. W związku z tym podkreślano wagę obniżenia inflacji, sprowadzenia jej z powrotem do poziomu około 2%. Jednak w sytuacji, gdy będzie ryzyko powstania dużych kosztów, szczególnie dla rządów związanych na przykład z ratowaniem pewnych banków, które będą w kiepskiej kondycji, myślę, że może to zatrzymać lub przynajmniej opóźnić kolejne reakcje, kolejne podwyższania stóp procentowych, jeśli takie będą niezbędne. Jednak obecnie widoczne jest zahamowanie inflacji w Stanach Zjednoczonych, co sugeruje, że najprawdopodobniej przynajmniej tempo podwyżek się uspokoi, o ile nie zostanie zahamowane. A tak sobie jeszcze teraz pomyślałem, że tuż jakby przed tym wybuchem kryzysu inflacyjnego obecnego, to banki centralne tak przeformułowały swoje cele, daje się właśnie na przykład system rezerwy federalnej, że ta 2% inflacja to ma być jakby w jakimś dłuższym okresie średnio, te 2%, a nie akurat jakby, że blisko w konkretnym roku. W związku z tym, czy jak teraz mieliśmy 2 lata podwyższonej inflacji, to banki centralne nie powinny w sumie mieć teraz jakiegoś deflacyjnego celu lekkiego przez kilka kolejnych lat. Czy ja dobrze ten cel teraz rozumiem? Znaczy tutaj w zasadzie wchodzą w grę dwie strategie tak naprawdę polityki pieniężnej, bo mamy stabilizowanie inflacji na poziomie danego celu, a także na przykład stabilizowanie ścieżki inflacji. I nie wydaje mi się, żeby któryś bank zdecydował się na cel w postaci stabilizowania ścieżki, co by oznaczało, że w przypadku, gdy mamy większą inflację w danym roku, musimy tak jakby deflacyjnie nadrobić ją w kolejnym roku, tak żeby pozostać na tej samej ścieżce. Raczej dominuje podejście, że cel jest wyznaczony na kolejne lata. W związku z tym, jeśli w poprzednich przekroczyliśmy cel, to już nie ma znaczenia, to już są koszty utopione, że tak powiem, a jest takie bardziej określenie na przyszłość. W związku z tym dla banków centralnych liczą się tak naprawdę obecna inflacja, a także jej prognozy. A co do średniookresowego charakteru tego celu, to też jest to dosyć niejasno sformułowane, ponieważ najczęściej właśnie w przypadku sformułowania celu danego banku centralnego występuje właśnie to określenie, że inflacja ma być sprowadzona do celu w średnim okresie. Oznacza to, że bank centralny ma pewną poduszkę bezpieczeństwa, jeśli nie sprowadzi jej od razu do wymaganego celu, tylko będzie to robił stopniowo. Jednak ten średni okres w zasadzie nie jest nigdzie precyzyjnie zdefiniowany. W związku z tym ciężko tak naprawdę określić, czy jeśli bank sprowadzi inflację do celu w ciągu 5-10 lat, to znaczy, że ciągle wypełnił ten średniookresowy cel, czy nie? Czy ten średni okres należy rozpatrywać raczej w ciągu 1 roku, 3 lat? nie ma nigdzie precyzyjnej definicji. Okej, czyli jakby nie wiadomo, czy Adam Glapiński myśli o tej kadencji swojej, czy jakiejś ewentualnej kolejnej, jak zmienimy konstytucję. To może jeszcze się zapytam o to, jak powiedzmy regulacje bankowe tutaj zadziałały, ewentualnie jak one mogły się zmienić, bo jakby po kryzysie finansowym stworzono kolejną rundę regulacji kapitałowych, zmieniono te współczynniki adekwatności kapitałowej, dodano różne nowe, które banki muszą spełniać i jakby było to oczywiście robione po to, żeby banki w teorii były bardziej stabilne. I w kilku swoich wypowiedziach, jeśli dobrze to rozumiem, wspominałaś, że te banki, które miały problemy, te regulacje kapitałowe spełniały. W związku z czym jakby co tutaj nie zadziałało? Dlaczego pomimo tego, że litera tych regulacji została wypełniona, to banki stabilne nie były? Pomimo tego, że te banki spełniały te regulacje, to i tak najczęściej w zasadzie widoczny jest komentarz, że zawiodła niedostateczna liczba regulacji. Problem jest w tym, że w zasadzie ciężko ocenić z każdą nową regulacją, czy z każdym kolejnym wskaźnikiem, czy w zasadzie ona poprawia, czy pogarsza sytuację. Ponieważ na przykład to były dane w Hiszpanii. Po wprowadzeniu kolejnych regulacji banki zdecydowały się udzielać bardziej ryzykownych kredytów, żeby utrzymać trochę wyższą stopę zwrotu. Więc regulacje, które miały poprawić bezpieczeństwo sektora, mogły spowodować jego pogorszenie. Co więcej, banki, które ostatnio zanotowały problemy, inwestowały dosyć znaczne środki w obligacje skarbowe, które uważane są przecież za bezpieczne, nie ma na nich w ogóle ryzyka kredytowego. W związku z czym również przez te regulacje kapitałowe są one traktowane w pewien sposób preferencyjnie. Więc w zasadzie regulacje spowodowały nowy problem, to znaczy spowodowały zwiększenie inwestycji w obligacje skarbowe banków, co było przyczyną obecnych problemów. Więc w zasadzie tutaj wraz z każdą kolejną regulacją mogą powstać nieujęte wcześniej ryzyka, a ciężko w zasadzie ocenić też koszty poszczególnych regulacji, ponieważ mimo, że w badaniach naukowych generalnie dominuje konsensus, że przyczyniają się one do poprawy stabilności, jednak problem jest w zasadzie jak to ocenić, ponieważ to nie jest tak, że te regulacje wyeliminowały kryzysy, mamy ciągle spiętrzenie kolejnych regulacji bankowych. Już widać, że hamuje to znacznie akcję kredytową, więc pytanie, czy koszty tych regulacji nie są już dużo wyższe niż koszty braku regulacji, ale wątpię, czy ktokolwiek w jakikolwiek sposób jest w stanie to zmierzyć. No tak, z tym nie przewiduje tempa zahamowania legislacyjnego. No bo tutaj w zasadzie musielibyśmy mieć jakąś miarę, która mówi, jak efektywnie sektor bankowy alokuje kapitał względem jakiegoś kontrfaktycznego stanu. Także jakby czy bez regulacji kapitałowych kapitał przepływałby do bardziej efektywnych przedsięwzięć niż jest przy regulacjach kapitałowych. A no, trudno mi sobie wyobrazić badanie, które byłoby w stanie jakąś przybliżoną miarę tego znaleźć i zbadać, no bo przełożenie na wzrost gospodarczy oczywiście może istnieć, ale jest powiedzmy, no to jest bardzo pośrednie i długie raczej, więc znalezienie akurat wpływu tego jednego czynnika na wzrost gospodarczy wydaje mi się byłoby wyjątkowo trudne, więc tutaj raczej jakiś teoretyczny namysł nam pozostaje. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tak, dodatkowo jeszcze na przykład w publikacjach naukowych zwracały się uwagę na to, że banki centralne przez wykorzystanie właśnie tych jednorodnych regulacji i wykorzystanie na przykład podobnych miar ryzyka otrzymują w zasadzie sygnał do sprzedaży problematycznych aktywów w tym samym momencie, co powoduje dalszy spadek ich ceny w razie problemów i potęguje istniejące problemy. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się jeszcze więcej na temat teorii pieniądza, bankowości i kryzysów, to polecam także zbiór tekstów Friedricha Augusta von Hayeka zebrany pod nazwą Pieniądz i kryzysy, także dostępny w naszym sklepie. I choć są to teksty już wiekowe, bo często na przykład z lat 30. XX wieku, to dalej potrafią na sedno problematyki pieniądza, bankowości, cyklów koniunkturalnych rzucić nowe światło, więc zachęcam do odwiedzenia strony mises.pl i zajrzenia także na tę pozycję i zobaczenia, co austriacki noblista miał do powiedzenia na temat cyklów koniunkturalnych. Natomiast wracając do rozmowy z Joanną Turowską, chciałbym się Ciebie zapytać jeszcze o to, jak w takim razie wygląda sytuacja banków w Polsce na tle tych problemów ze zmianą polityki pieniężnej, które opisałaś w przypadku banków europejskich czy amerykańskich. Czy jakby polskie banki też mają taki problem z tą wyceną aktywów i jakiś odpływ depozytów mógłby im poważnie zagrozić? Polski sektor bankowy jest trochę specyficzny zarówno na tle Europy, jak i właśnie Stanów Zjednoczonych. Znaczy przede wszystkim mamy tutaj dominującą bankowość tradycyjną, znaczy to pośredniczenie pomiędzy osobami posiadającymi oszczędności, a osobami potrzebującymi środków pieniężnych i chcącymi zaciągnąć kredyt. Jednak w Polsce w przeciwieństwie do reszty Europy dominują kredyty udzielone na zmienną stopę procentową. W związku z tym przy wzroście stopy procentowej banki otrzymują więcej środków pieniężnych w postaci rat kredytów głównie hipotecznych, które rosną wraz ze stopami procentowymi. Więc gdyby nie działania prowadzone podczas pandemii COVID i zwiększenie bazy depozytów i zakupu obligacji, kondycja sektora bankowego w Polsce byłaby raczej bardzo dobra. Jednak w tym wypadku po pandemii COVID mieliśmy do czynienia z dosyć znacznym zwiększeniem udziału obligacji skarbowych, a także gwarantowanych przez Skarb Państwa w portfelu aktywów polskiego sektora bankowego. Ten udział w zasadzie wzrósł z około 8% do teraz w zasadzie 1/4 bilansu, więc wzrósł dosyć znacznie. W związku z tym wszystkie te problemy dotyczące zmiany właśnie stóp procentowych wpływu na rentowności ceny obligacji zaczynają mieć również przełożenie na sytuację polskiego sektora bankowego z tym związaną. Rośnie właśnie też luka kredytowa, o której już wcześniej wspominaliśmy, to znaczy ze względu na tą presję na polepszanie wskaźników kapitałowych, zamiast udzielać kredytu banki lokują te środki pieniężne, obligacje skarbowe lub przez Skarb Państwa. Przyczyną tego by też było to, że w przypadku znacznego wzrostu w zasadzie depozytów i bazy monetarnej w czasie COVID-u już było przesycenie kredytem i też po prostu banki nie miały gdzie alokować tych środków finansowych. W związku z tym trzeba było alokować je w obligacje pieniężne. Czyli jakby powiedzmy, że obecnie polski sektor bankowy nie jest w złym stanie, bo te jakby dochody odsetkowe równoważą ewentualne straty na inwestowaniu w papiery wartościowe, ale jakby ta struktura aktywów zmienia się w taki sposób, że na te problemy w przyszłości polski sektor bankowy będzie mniej odporny. Tak, ale również tutaj ma znaczenie, tak jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, również znaczenie ma to, jakie zaufanie w sektorze bankowym pokładają deponenci, ponieważ tak naprawdę nie ma banku, który w przypadku ranu na bank byłby w stanie sprostać wszystkim żądaniom wypłaty. Jednak tutaj polskie banki są w o tyle komfortowej sytuacji, że polscy deponenci są raczej cierpliwi. Jeśli chodzi o rany na bank, to były to w zasadzie nieliczne przypadki banków spółdzielczych, więc mogą się czuć o tyle bezpiecznie, że jednak ludzie nie decydują się na takie masowe wycofywanie depozytów jak w Stanach Zjednoczonych. Ale czy właśnie jakby nie mieliśmy z tym do czynienia najpierw na wiosnę 2020 roku, a później na wiosnę 2022 roku przy wybuchu pandemii i przy rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wtedy zdaje się, że jednak powiedzmy ran na bankomaty był, ale suma gotówki w obiegu wzrosła jednak dość potężnie. Tak, jednak zbiegło się to właśnie w tym czasie, kiedy tak naprawdę banki miały przesyt depozytu, w związku z tym też nie odczuły tego aż tak boleśnie, jak właśnie banki funkcjonujące w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym tutaj nie było zagrożenia upadłością. Dodatkowo w Polsce generalnie dominuje też większe przekonanie o możliwości do pokrycia ewentualnych wypłat przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie właśnie problemów z wypłacalnością banku. Pomimo tego, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma bardzo ograniczone środki, w zasadzie środki zgromadzone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie wystarczyłyby na pokrycie żądań deponentów, na przykład Pekao SA, to jednak w Polsce nie sprawdza się na tyle kondycji sektora bankowego, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie te gwarancje depozytów bywają bardziej ograniczone. Czy jakby dużo większa część depozytów w Polsce jest, powiedzmy, w pełni ubezpieczonych, tak? Uważana za w pełni ubezpieczonych, gdyż tak naprawdę Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie miałby na pewno środków na ich pokrycie. Jasne. Zresztą jak jego amerykański odpowiednik. To w takim razie może na koniec takie pytanie, co można zrobić, jeśli coś można zrobić, jakby abstrahując nawet od politycznych możliwości tego typu posunięć, żeby ta bankowość działała sprawniej i stabilniej, żeby, no oczywiście poniekąd wiadomo, że bankructwo jest normalną częścią rynkowej gospodarki, ale żeby nie było ciągłego zagrożenia dla stabilności systemu finansowego ze strony banków. Przede wszystkim te obecne problemy wydają się wynikać po pierwsze właśnie z tego utrzymywania stóp procentowych na bardzo niskich poziomach przez dłuższy czas, co było też sygnalizowane w książce Arka, że występuje pewne poszukiwanie stóp zwrotu, czyli mamy utrzymywanie stóp procentowych na niskich poziomach, ale na przykład stopa zwrotu, którą chcemy osiągnąć, czy pewien poziom zyskowności, który chcemy osiągnąć, się nie zmienia. W związku z tym, aby go osiągnąć, trzeba zwiększyć poziom ryzyka. To ryzyko się teraz właśnie materializuje przy podnoszeniu stóp procentowych. W związku z tym należałoby być może rozsądniej podchodzić do prowadzonej polityki pieniężnej, unikać właśnie takiego zakotwiczenia pewnych oczekiwań związanych z utrzymywaniem tych niskich stóp procentowych przez dłuższe poziomy, ponieważ znaczna część na przykład banków w Stanach Zjednoczonych zmieniła swoje strategie inwestycyjne, dostosowując je do obecnego poziomu i wykazywały zyskowność tylko w momencie, gdy te stopy pozostawały niskie, borykają się z problemami po nawet niewielkich podwyżkach. Sygnalizacja potrzeby podwyższenia stóp procentowych była już na przykład sygnalizowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy już w 2019 roku, gdzie sygnalizowano właśnie, że wtedy był dobry moment na podwyższenie stóp procentowych, ale tak się nie stało. Mieliśmy pandemię COVID, gdzie w zasadzie jeszcze znacznie zwiększono bazę monetarną, dalej luzowano politykę pieniężną i w zasadzie teraz widzimy wszystkie tego konsekwencje. No i jeszcze dodatkowo jest pewien problem z pokusą nadużycia, gdyż wiele banków uważanych jest jako zbyt duże, żeby upaść. W związku z tym tworzy się pewien oligopol na tym rynku. Tak jak widzieliśmy to w Stanach Zjednoczonych, zaczęto wycofywać depozyty z mniejszych banków na rzecz większych banków, bo uważano po prostu, że niezależnie od tego, jak są zarządzane, zostaną one uratowane. No tak, ale to chyba same, powiedzmy, istnienie rozbudowanych regulacji kapitałowych sprawia, że przy odpowiednio dużej skali dopiero opłaca się mieć, nie wiem, cały zespół prawny, który i ekonomiczny, który sprawdza to, żeby te regulacje kapitałowe były wdrażane i żeby te systemy wyceny ryzyka były zgodnie z tymi, których żądają regulatorzy. No, trudno chyba utworzyć teraz bank, który z definicji miałby być tylko mały i lokalny, w sensie jakby koszty regulacyjne wykluczają istnienie czegoś takiego. Na pewno podwyższają one zdecydowanie te koszty działalności banków, ale jak widać wraz z kolejnymi problemami sektora bankowego to zjawisko się nasila i teraz tak naprawdę pozostaje pytanie, jaki jest koszt pozostawania na przykład takich dużych, kiepsko zarządzanych instytucji na rynku, ponieważ w zasadzie one rzeczywiście najwięcej zyskują na wprowadzaniu kolejnych obostrzeń. Czy jakby poza normalizacją polityki pieniężnej jeszcze coś mogłabyś wskazać a propos takich wskazówek na przyszłość? Chyba w zasadzie to wszystko. A to w takim razie się zapytam jeszcze o jedną część regulacji bankowych, bo spośród tych różnych kolejnych rund regulacji, które niekoniecznie rozwiązują problemy, a być może tworzą nowe, to w Europie wprowadzono ten system, powiedzmy, uporządkowanej rezolucji banków, czy jak to się na język polski tłumaczy, który, jeśli dobrze to rozumiem, ma prowadzić do tego, że banki mogą upadać w sposób dość sprawny i szybki i następuje przymusowa konwersja długu na akcje, przez co jakby wierzyciele banków stają się jego właścicielami i mogą w ten sposób jakby zaspokajać swoje żądania, czy jakby w systemie bankowym, który ma tę właśnie sprawną procedurę bankructwa, nie jest tak, że jakby maleje racjonalizacja jeszcze dla utrzymywania regulacji kapitałowych i jakby dyktowaniu bankom, co mogą robić, a co nie. Znaczy w zasadzie wszystko jest ważne do momentu, kiedy w zasadzie rynek nie powie sprawdzam, ponieważ tak jak na przykład w przypadku Credit Suisse, teoretycznie istniały na przykład obostrzenia co do koncentracji sektora bankowego, jednak mimo wszystko pozwolono na połączenie UBS-a, Credit Suisse, zwiększając te koncentracje, więc jakby czasowo zawieszono przepisy dotyczące koncentracji sektora bankowego. W związku z tym pytanie, czy tak naprawdę dojdzie do takiej konwersji na akcje, czy pozwoleniu w zasadzie na zmaterializowanie tych pewnych strat, czy ponownie mimo wszystko dojdzie do bailoutów i wydatków w zasadzie z pieniędzy podatników, czy ratowanie przez rząd danych instytucji. A czy wydaje Ci się, że jakby to, że mamy obecnie relatywnie wysokie stopy procentowe i banki jakby albo jeszcze cykle podwyżek trwają, albo dopiero co zostały zakończone, to czy nie będzie tak, że będziemy mieć jakieś jednak spowolnienie gospodarcze wyraźnie lub recesję w najbliższych miesiącach, jakby banki nie zdążą z luzowaniem tej polityki, jako że dopiero co ją zaostrzyły, także jakby gospodarka będzie mogła się oczyścić z tych wszystkich problemów, które te niskie stopy procentowe stworzyły, tak jak na przykład te firmy zombie, czy ta zmiana wyceny ryzyka, czy inne problemy, o których między innymi wspomniany już przez Ciebie Arkadiusz Sieroń wspominał. Czy stoimy przed taką szansą, która być może pomimo woli banków centralnych się zmaterializuje? Na pewno będzie to bardzo ciężkie, patrząc na dotychczasową skalę. I niestety istnieje właśnie ryzyko, że w sytuacji tego oczyszczania znowu banki centralne wprowadzą kolejne innowacje finansowe, tak jak na przykład w 2007 czy 2008 roku nie stosowano wcześniej na taką skalę przynajmniej luzowania ilościowego, wprowadzono luzowanie jakościowe. Więc problemem jest to, że banki centralne obecnie na każde symptomy kryzysu starają się reagować w zasadzie ten sam sposób i przez to też widzimy te konsekwencje obecnie. W związku z tym w 2007-2008 zareagowano właśnie obniżaniem stóp procentowych, programami skupu aktywów i w zasadzie ekstrakspansywną polityką pieniężną. I w 2020 roku przed przeanalizowaniem w zasadzie jaka odpowiedź byłaby właściwa, banki centralne zareagowały tak samo. No ale tutaj mieliśmy do czynienia raczej z zerwaniami łańcuchów dostaw, z szokami podażowymi, w przypadku których ta bardzo łagodzona polityka pieniężna mogłaby nie być odpowiednia. W związku z tym teraz mamy do czynienia właśnie z powstawaniem firm zombie w Europie, gdzie wcześniej było obecne tylko w Stanach Zjednoczonych i z problemami tych przedsiębiorstw materializującymi się teraz ze względu na podwyższenie stóp procentowych. Aczkolwiek z drugiej strony też pytanie, na ile to będzie rzeczywiście zmaterializowanie się tych problemów wcześniej niezauważalnych, a na ile to będą problemy tworzone przez to, że na przykład znowu polityka pieniężna będzie na nieodpowiednim poziomie. Na przykład w sytuacji niskich stóp procentowych firmy zombie funkcjonowały dalej z tego względu, że część banków komercyjnych na przykład, aby uniknąć materializacji strat w bilansie, wolało udzielić na przykład kolejnych kredytów przedsiębiorstwu, nawet wiedząc, że nie jest ono zdolne do jego spłaty. Po prostu odwlekano w czasie moment, kiedy będzie trzeba ująć jakąś dosyć znaczną stratę w bilansie. Podwyższenie stóp procentowych powoduje to, że takie przedsiębiorstwa nie mogą już dłużej rolować tych zobowiązań i najprawdopodobniej będą musiały upaść. Pytanie tak naprawdę, jaka będzie tego skala? To pewnie się w kolejnych miesiącach przekonamy, a najwyżej za rok lub dwa będziemy mogli podsumować to, co się stało. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na kolejne odcinki Ludzkiego Gadania. Do usłyszenia.